Cześć Truszki, tu Ninja, Aiko. I Emil, witajcie na naszym kanale, gdzie opowiadam o życiu i podróżach po Japonii. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jakie są ceny w supermarketach w Japonii. Bardzo się często mnie o to pytacie, więc idziemy na zakupy, pokażę Wam najbardziej popularne produkty sprzedawane w Japonii i ile kosztują. Idziemy na zakupy do supermarketu. Dzisiaj robimy zakupy w średniej wielkości w supermarkecie. Jest to typowy supermarket, który można znaleźć gdzieś na osiedlu, prawie w każdym większym mieście. W przeciwieństwie do konbini, tutaj znajdziemy duży zasób owoców, warzyw i innych produktów spożywczych. Ceny różnią się w zależności od supermarketu, więc potraktujcie te ceny jako po prostu przykładowe, uśrednione ceny produktów w Japonii. Zacznijmy najpierw od działu owoce. Tutaj mamy truskawki, które niestety są w Japonii bardzo drogie. Tutaj mamy jedną paczkę, która kosztuje 15 zł. Sezon na truskawki jest od stycznia do mniej więcej maja, czerwca w Japonii. Kolejny bardzo drogi owoc to arbuz. Ten tutaj kosztuje 38 zł, a i tak jest stosunkowo tani. Japońskie jabłka kosztują około 5 zł za sztukę. Tak, nie przesłyszeliście się, w Japonii kupuje się jabłka na sztuki, a nie na kilogramy, tak jak w Polsce. Są bardzo drogie, ale i całkiem smaczne. Prefektura Aomori słynie z produkcji jabłek i tam właśnie możecie znaleźć najwięcej sadów i to stamtąd pochodzą najlepsze jabłka w Japonii. Zazwyczaj owoce z zagranicy są tańsze niż te japońskie. Tutaj mamy winogrona z USA za około 15 zł. Kiwi także są sprowadzane z zagranicy. Tutaj mamy kiwi z Nowej Zelandii za 5,5 zł. Grejpfruty z Izraela i Stanów Zjednoczonych za około 6 zł. W Japonii najtańszymi owocami są banany. Opakowanie bananów z Filipin kosztuje około 5 zł. Nie wszystkie owoce są sprowadzane z zagranicy. Te pomarańcze z południa Japonii kosztują około 5 zł za sztukę. Paczka pomarańczy z wyspy Shikoku z prefektury Ehime kosztuje około 15 zł. W Japonii jest całkiem sporo lokalnych odmian cytrusów, które są naprawdę bardzo smaczne. Ananas z Tajwanu to koszt 12 zł. Jest około 2-3 razy tańszy niż ananas z Okinawy. Mamy już owoce, to chodźmy do warzyw. My z Aiko chodzimy do supermarketu może raz w tygodniu. Większość naszych zakupów robimy online wraz z dostawą do domu, więc idziemy do supermarketu tylko wtedy, gdy czegoś dodatkowo potrzebujemy. Awokado jest bardzo lubiane w Japonii. Meksykańskie awokado kosztuje 7,70 zł. My także kupujemy jedno lub dwa awokado w tygodniu. Japońskie pomidory są niestety bardzo drogie. Wyglądają pięknie, ale kosztują 6 zł za sztukę. Zazwyczaj kupujemy na tydzień 4 pomidory w jednym opakowaniu lub kupujemy takie maleńkie pomidorki, które używamy do sałatki. Sałata kosztuje 7 zł. Zwróćcie uwagę na to, że bardzo dużo warzyw jest w Japonii opakowana w plastik, niestety. Można także kupić już pokrojoną kapustę, która może służyć właśnie do przygotowania jakiejś sałatki. Właściwie gotowce z takie miksy różnych warzyw, które można wykorzystać do obiadu. Świeży ogórek około 4 zł za sztukę. Połowa główki kapusty kosztuje około 7 zł, także jest wszystko zapakowane bardzo szczelnie w plastik, więc niestety bardzo dużo śmieci po tym zostaje. Brokuły też są niestety bardzo drogie, 11 zł za jedną główkę. Ja bardzo lubię brokuły, ale niestety u nas w domu Aiko ich nie lubi, więc rzadko kupujemy. Kalafior kosztuje 15 zł i ponownie jest zapakowany w plastik. Niestety to jest ogromny problem w Japonii, prawie wszystko ładują w plastik i potem mamy bardzo dużo plastiku w śmietnikach. Czosnek. Japoński czosnek kosztuje 11 zł. Można kupić tańszy czosnek z Chin, ale my wolimy jednak ten japoński, jest wyższej jakości. Jak już pewnie zauważyliście, tendencje warzywa w Japonii są drogie. Jedna papryka to koszt 8 zł, dlatego nie kupujemy jej często jedną lub dwie w tygodniu. Bardzo tani za to jest daikon, czyli japońska rzodkiew. Ona potrafi być naprawdę ogromna. Tu połowa takiej rzodkwi kosztuje zaledwie 5 zł. Można ją dodać do różnych potraw albo na przykład do zupy miso, więc bardzo często ją kupujemy. Imbir to jeden z podstawowych składników japońskiej kuchni. Jeden kawałek imbiru, 4 zł. Kupujemy go dość często, bo jest potrzebny do wielu potraw japońskich. Imbir dodaje Wam dużo energii, jest bardzo zdrowy. Paczka szpinaku to 8 zł. Jak mieszkałem w Polsce, to bardzo lubiłem jeść bób. Niestety w Japonii soramame, czyli bób, kosztuje 15 zł za taką jedną tackę, więc bardzo rzadko go kupujemy. Tanie są natomiast japońskie grzyby. Nie ma pieczarek, ale są inne odpowiedniki lokalnych grzybów, które można dodać do zupy lub różnych potraw.
kapusta pekińska Hakuside za około 10 zł. Można ją dodać na przykład do zupy miso, więc u nas zawsze w domu jest jedna przynajmniej. Sałata kosztuje 200 jenów, czyli 8 zł. Nie jest bardzo droga. 3 kawałki poru to koszt około 10 zł. Czas na jedno z moich ulubionych warzyw, czyli bakłażany. 300 jenów, 11 zł za paczuszkę. Paczka marchewek kosztuje 8 zł. Może ja jestem trochę dziwny, ale lubię jeść surową marchewkę. Natomiast w Japonii jest to uważane za coś bardzo, bardzo dziwnego. Grzybki enoki są chyba najtańsze. Jedna paczka kosztuje zaledwie 3 zł. Grzybki enoki można dodać na przykład do zupy miso. 2,60 za jedną cebulę. 10 zł za paczkę ziemniaków. Japończycy nie jedzą oczywiście tyle ziemniaków co Polacy, ale lubią na przykład frytki albo sałatki ziemniaczane. Przechodzimy do kolejnej sekcji w supermarkecie. Tofu. Tofu robione jest z soi. Tofu jest bardzo dobrym źródłem roślinnego białka. Z tofu można zrobić na przykład tofu burgery, czyli coś co będzie smakowało każdemu wegetarianinowi. Rodzajów tofu jest całe multum, jest on także bardzo tanie, 3-4 zł za jedno opakowanie. Kolejna rzecz bardzo charakterystyczna dla Japonii, czyli natto, sfermentowana fasola sojowa. Nie wszystkim to smakuje, ale jest to bardzo dobre źródło witamin, niezwykle pożywne białko. Ja bardzo lubię natto, często je jemy, właściwie codziennie u nas w domu pojawia się na stole. Jedno opakowanie kosztuje zaledwie 3-4 zł. Przechodzimy do kolejnej sekcji, czyli do ryb. Wielu Japończyków codziennie na śniadanie je rybę z piekarnika. Dlatego też jest bardzo duży wybór ryb, które są dostępne w supermarkecie. Cena zależy przede wszystkim od gatunku ryby oraz ilości ryb w danym opakowaniu. Można kupić na przykład kawałeczek łososia za 3,50 albo paczkę naprawdę dobrej, smacznej ryby za jakieś 15-20 zł. Uwaga, jak będziecie w supermarkecie, to nie pomylcie tego z sashimi. To nie jest sashimi, tego nie powinniście jeść na surowo. Ta ryba służy do tego, żeby ją wsadzić do piekarnika. Jest także bardzo duży wybór mrożonych owoców morza. No dobra Emil, skoro tak drogo z tej Japonii, to po pierwsze za co ty żyjesz i ile wydajesz na zakupy w supermarkecie? Średnio miesięcznie wydajemy około 1500 zł na zakupy, czyli równowartość około 40 tysięcy jenów. Załóżmy, że dalej pracuję na niskim stanowisku w japońskiej firmie i zarabiam nędzne 200 tysięcy jenów miesięcznie, to wciąż byłoby mnie stać na zakupy w supermarkecie. Kolejny dział, mięso. Za paczkę mięsa zapłacimy około 15-20 zł. W Japonii oczywiście spożywa się wieprzowinę, kurczaki oraz wołowinę. W Japonii bez problemu można kupić mięso, które jest pokrojone na bardzo cienkie plasterki. Wynika to z tego, że Japończycy bardzo lubią smażyć mięso na patelni albo na grillu w postaci yakiniku. Aby to zrobić, mięso musi być pokrojone na bardzo cienkie plasterki, co byłoby bardzo trudno zrobić samemu w domu. Można też kupić niewielkie steki wieprzowe, które mogą służyć do zrobienia kotletów. Kurczak będzie z tego wszystkiego oczywiście najtańszy, możecie go kupić także w różnej postaci. Niestety w Japonii bardzo trudno o smaczną kiełbasę lub szynkę. Ta, która jest dostępna w supermarketach, zazwyczaj jest bardzo tania i niestety niskiej jakości. Jeśli chcemy kupić coś naprawdę dobrego, to musimy wyłożyć bardzo dużo pieniędzy. Mleko to jeden z produktów, które przestałem spożywać po przyjeździe do Japonii. Naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz w ogóle piłem mleko. Jest oczywiście możliwe kupienie dobrego mleka, kosztuje około 7-8 zł za karton. Generalnie produkty mleczne to nie jest silna strona Japonii. Najwięcej produktów mlecznych produkuje się na Hokkaido, gdzie jest dużo krów, bo tam są pastwiska. Natomiast jogurty to jest także kolejna rzecz, którą rzadko ruszam w Japonii. Są dostępne oczywiście zagraniczne jogurty, na przykład firmy Danone. Jednym z największych producentów jogurtów w Japonii jest firma Bulgaria. Dostępny jest cały zakres różnych smaków, jogurty naturalne, smakowe, z owocami. Problem jest taki, że nawet te naturalne jogurty bardzo często zawierają dużo cukru, przez co dla mnie są bardzo mało atrakcyjne. Jogurty nie są specjalnie drogie, kosztują około 5-6 zł, w zależności od rodzaju. Na temat alkoholu nagrałem cały odcinek, więc koniecznie zobaczcie go, jeśli jesteście zainteresowani alkoholami w Japonii. Za piwo z gatunku Happoshu, czyli tak zwane pseudopiwo, jak ja to nazywam, zapłacimy około 6-7 zł za puszkę. Za normalne piwo z jednego z największych koncernów browarniczych w Japonii zapłacimy około 10 zł za puszkę 500 ml. W Japonii istnieje bardzo dużo rodzajów alkoholi, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A skoro już jesteśmy przy niezdrowych napojach, to za 1,5 litrową butelkę Coca-Coli zapłacimy około 7 zł. Natomiast za małą butelkę Coca-Coli zapłacimy około 4 zł.
Japończycy spożywają także bardzo dużo napojów energetycznych. Za energetyka zapłacimy około 7 do 10 zł w przypadku bardziej popularnych marek typu Red Bull. Masło to doskonały przykład produktu, który taniej jest w Polsce, a bardzo drogi w Japonii. Za kostkę masła zapłacimy około 11 zł zwyż. Dobrej jakości sery także są drogie w Japonii, szczególnie te importowane. Za duże opakowanie płatków śniadaniowych typu granola zapłacimy około 20 zł. One praktycznie wszystkie są bardzo słodkie, nie jest to oczywiście zdrowe. Za opakowanie 10 jajek zapłacimy około 6 do 10 zł. Co ciekawe, w Japonii można spożywać także jajka na surowo. Nie ma tutaj zagrożenia salmonellą, naprawdę się dba o jakość tych jajek, więc możecie dodać na przykład surowe jajko do ryżu. Skoro jesteśmy już przy ryżu, to można kupić worek 5 kg ryżu za jakieś 60-70 zł. Taki worek starczy dla japońskiej pary na około 2 tygodni. Makarony są także bardzo popularne w Japonii, nie są specjalnie drogie, 5-6 zł za jedną paczkę. Jak widzicie, tutaj zostały wyprzedane, bo teraz ludzie kupują na zapas. Importowana oliwa z oliwek kosztuje około 40 zł. Japończycy używają bardzo dużo oleju do gotowania, więc oczywiście dostępny jest także tańszy olej roślinny. Tak zwane chińskie zupki, czyli zupki instant, kosztują około 3-4 zł za opakowanie. Nie wiem, czy wiecie, ale zupki instant powstały nie w Chinach, a w Japonii. Popularne chipsy ziemniaczane to koszt około 4-5 zł. W Japonii jest bardzo dużo ciekawych smaków chipsów, na przykład wodorosty z solą. Dostępny także u nas w Polsce batonik Snickers kosztuje 4,50, natomiast M&M'sy około 4 zł. Jedne z moich ulubionych japońskich słodyczy, czyli paluszki Poki z czekoladą za 5 zł. Są doskonałe na prezent, więc jak pojedziecie do Japonii, to przywieźcie parę takich opakowań do znajomych. Tabliczka czekolady kosztuje około 3-4 zł w zależności od gatunku i producenta. Przedziwne smaki KitKatów w Japonii są już legendarne, jest ich naprawdę dużo, także doskonały prezent. Opakowanie małych KitKatów kosztuje około 11 zł. Kolejny produkt, który jest niestety bardzo drogi w Japonii, to orzechy. Na przykład za niewielkie opakowanie pistacji zapłacimy około 13 zł. Na szczęście są także tanie przegryzki do alkoholu za przysłowiowe 3,50. Japończycy uwielbiają coś zajadać, gdy piją piwo, na przykład w barze albo w domu. Chleba prawie nigdy nie kupuję w takim supermarkecie. Chleb tostowy sprzedawany w takich miejscach jest zazwyczaj bardzo niskiej jakości. Jest to taki sztuczny, nadmuchany. Nie można tego nazwać chlebem. Serio, nie kupujcie tego. Żeby kupić w Japonii dobre pieczywo, to trzeba pójść do jakiejś dedykowanej piekarni, która specjalizuje się na przykład w pieczywie niemieckim albo fińskim. Na szczęście jest coraz więcej takich piekarni. Niestety nikt jeszcze nie zrobił polskiej piekarni w Japonii. W supermarketach można też kupić gotowe zestawy bento, to są zestawy lunchowe lub kolacyjne, które nie kosztują dużo, 500-600 jenów, czyli jakieś 15-16 zł. Zazwyczaj w takim zestawie znajduje się jakiś kawałek mięsa, trochę warzyw, ryż lub makaron. Supermarketowe sushi także potrafi być całkiem dobre i niedrogie, 6-8 zł za opakowanie makizushi. To już jesteśmy po zakupach w supermarkecie. Wracamy do domu. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie cen w Japonii, jak się żyje tutaj, ile kosztuje w ogóle życie w Japonii, to dajcie nam znać w komentarzach i nagramy też taki odcinek. Dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia. I do zobaczenia. Cześć.